wzgórzu już od 6 lat ani wiatr, ani mgła nie są w stanie ukryć wspaniałej szkoły, która nieustannie rozwija się dla swoich uczniów. Pierwsza rozbudowa odbyła się 2 lata temu, jednak uczniów wciąż przybywało i nowa infrastruktura była niezbędna. Wielu ludzi ciężko pracowało na to, by 3 października w Szkole Podstawowej w Rusi, Filip Bartongu, świętować kolejny sukces, czyli oddanie do użytku nowego skrzydła budynku, w którym powstało 8 sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem, z czego połowa to nowoczesne pracownie specjalistyczne, chemiczna, techniczna, laboratorium językowe i sala komputerowa. Współpraca charakteryzuje ten efekt, który tutaj widzimy. To dowód takiej bardzo modelowej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a rządem. Gratulacje dla samorządu gminy, dla pana wójta za sprawność realizacji tego typu inwestycji. To jest dla nas priorytetem, żeby polepszać możliwości edukacyjne rozwoju każdego młodego człowieka. Ta Wiguda jest jednym z najatrakcyjniejszych pod tym względem miejsc w naszym regionie. To wielki skrót słów uznania, jakie tego dnia padły podczas oficjalnego otwarcia nowego skrzydła szkoły. Wydarzenie pełne było wspomnień i podziękowań oraz artystycznych akcentów. Jednak nie oprawa budowała tu tak ciepłą atmosferę, a wszechdominująca sympatia i przyjaźń, jaką zbudowała lokalna społeczność. Sam wójt gminy Stawiguda powiedział, że to dlatego, że mają serce na dłoni. My tak podchodzimy do naszej pracy, angażujemy się w nią bardzo głęboko, a jak się angażujemy, to i emocje towarzyszą takim właśnie uroczystościom. Chcemy to robić nie tylko dla siebie przecież, nie tylko dla naszych mieszkańców i naprawdę staramy się bardzo mocno, żeby ta infrastruktura, jakakolwiek infrastruktura powstawała w jak najlepszej formie. No nie? A ta infrastruktura dotyczy dzieciaków, przecież to dotyczy naszych pociech. I musi być to wszystko z sercem robione, bo inaczej się nie da. Kochani uczniowie, ja teraz te słowa kieruję przede wszystkim do was, bo to wszystko, jak powiedział pan wójt wcześniej, jest to dla was. Życzę wam, żeby ten nowy budynek i cała nasza szkoła była dla was miejscem szczególnym, wyjątkowym. Miejscem, gdzie macie możliwość rozbudzania zainteresowań, pasji, odkrywania siebie, ale przede wszystkim, żeby było to miejsce, które jest dla was wyjątkowe i w którym uwielbiacie przebywać. Mieszkamy w takim miejscu, które pachnie XXI wiekiem, ale ma swoją tradycję. Słuchajcie, szkoła budowa mój sąsiad. Sąsiad jest wójtem gminy, więc tak naprawdę to wszystko robimy dla siebie. I pomimo, że mamy jakąś, no powiem szczerze, w tej chwili już dużą społeczność, to dalej czuję się takiego ducha lokalności. I fajnie by było, żeby to dalej zostało. Że to daje nam ogromną siłę. Wiem, że to jest fantastyczna szkoła, że pracują w niej fantastyczni ludzie. Pan dyrektor poprzedni, który tu jest obecny, był bardzo dobrym dyrektorem. Pani dyrektor również bardzo pięknie tą szkołę prowadzi. Więc oczywiście grono pracującego nic byśmy nie zrobili bez nauczycieli i fantastyczni młodzi ludzie, którzy przyszli do szkoły, żeby się rozwijać. I to od najmłodszych klas, które aktywnie zaangażowały się w świętowanie nowej przestrzeni do nauki i rozwijania swoich pasji. Dziewczynki, choć onieśmielone tak poważną publicznością, dały z siebie 100%, a publiczność oklaskami pomagała w występie. Kiedy trwały występy, zaprzyjaźniona Kortosfera przygotowała dla uczniów lekcję chemii, by nowe sale dydaktyczne od razu tętniły życiem i wzbudziły u dzieci ciekawość do wnikliwego poznawania świata. Udało się, były zachwycone, choć są dopiero w 5 klasie. A nowe skrzydło, jak nam zdradziły, było tym, na co bardzo czekały. Wszystko tam nowe i fajne w ogóle jest. Codziennie jak wracam do domu ze szkoły, to czekam już na następny dzień, żeby tu wrócić. Pamiętam, jak przyszłam do szkoły, to w ogóle nie było tych 2 skrzydeł. I teraz w porównaniu do tego, co kiedyś było, to ta szkoła wygląda o niebo lepiej. Chodzę od 2 lat, bo dopiero doszedłem, ale jest fajno. To masz porównanie do poprzedniej szkoły, jest znaczna różnica?
Tak, jest bardzo duża. Ta jest dużo bardziej nowoczesna. Bardzo fajna, bardzo dobrze rozbudowana. Chodzę już od pierwszej klasy do niej i nie zawiodła mnie ta szkoła. W tamtych latach było trochę mniej miejsca, ale teraz jest więcej osób, więcej przyjaciół, więcej osób, które mogłyby Cię wspierać w nauce, a także przyjaźń, więc raczej zgadzam się z tym, że ta szkoła jest dobra, fajna i tam inny. I potrzebuje po prostu więcej miejsca dla Was. Tak. Fajna jest, tylko gdyby jeszcze dobudowali kilka sal do WF, bo są tylko dwie w całej szkole, więc to trochę słabo, ale ogólnie to fajna ta szkoła jest. A jeszcze jakiegoś miejsca by tu brakowało? Coś byście tutaj sobie widzieli? No jeszcze basen by się przydał i jakiś na przykład fajny orlik. Wójt nie próżnował i od razu w kwestii tych i innych oczekiwań uczniów zwrócił się do posłów i senatorów oraz do wojewody i kurator oświaty z naszego województwa. Politycy zadeklarowali, że dalej będą wspierać społeczność Stawigudy, a na ręce dyrektor szkoły wręczyli medal Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, by dalej w tak przyjaznej atmosferze uskrzydlała swoich uczniów i kadrę, która na co dzień stara się wychować młodzież na mądrych i odważnych dorosłych. Dotychczas to się udaje. Uczą się tu takie perełki. Podczas uroczystości wójt gminy Stawiguda wszystkim razem i każdemu z osobna podziękował za sprawną realizację inwestycji. Dyrektor szkoły w imieniu uczniów wręczyła gościom obrazy, które własnoręcznie wykonali w podziękowaniu za nową część szkoły. Nauczyciele także dołożyli na koniec swoją artystyczną cegiełkę. W ruch poszedł wokal, akordeon i tuba. Ależ to był występ. Gromkie brawa niosły się chyba po całym Bartongu. A z oficjalnej, poważnej uroczystości zrobiła się świetna impreza. Takiej organizacji, zaangażowania i różnorodności wiele instytucji mogłoby się od szkoły w Bartongu uczyć. To nie jest dawna wiejska szkoła, to szkoła XXI wieku, w której tylko w filii w Bartongu uczy się blisko 800 uczniów w 38 oddziałach.